Okej, najwyższy czas zaczynać. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że widać również ekran. Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich. Dajcie znać, czy jest OK. Zawsze na początku warto sprawdzić sobie te kwestie techniczne, czy wszystko nam dobrze działa. Myślę, taka godzinka przed nami, także no, dobrze się musimy przygotować. Nie, mam nadzieję, że jest OK. Napiszcie mi proszę na czacie, czy dobrze mnie słychać, czy widać, czy dźwięk jest OK, czy jest za głośno, za cicho, coś zmieniamy, kombinujemy, czy od razu zaczynamy. Okej, widzę dużo znajomych osób. Kamil jest z nami, Jadwiga, Kamil, Tadeusz, Marzena, spoko. Jest okej, okay, tak? Wszystko działa? Jest idealnie, jest okej, okay, widzę plusiki są. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Witam serdecznie jeszcze raz na takim dwumiesięcznym kursie, można powiedzieć, mojego systemu w praktyce, czyli w odstępach tygodniowych, w każdą środę o godzinie 18, będę Wam pokazywał pewne elementy z mojego szeroko pojętego systemu, tak, czy strategii. No, głównie tutaj się będzie to opierało wszystko na narzędziach, na konkretnych formacjach, na przede wszystkim realnych pozycjach i tych zyskownych, i tych stratnych, żeby nie było, że są same zyskowne pokazywane, stratne oczywiście są częścią tej gry, także też to będzie oczywiście omawiane. I dokładnie będę pokazywał sam sposób wejścia, prowadzenia i wyjścia, tak? Czyli jakby tak kompletnie będę chciał podejść do tematu, nie? Tak sobie zadecydowaliśmy, zrobiłem dwa takie spotkania pilotażowe, możecie mi napisać w marcu, czy byliście na tych spotkaniach. Dwa były takie spotkania, gdzie zrobiłem, można powiedzieć, taki wstęp do tych spotkań tutaj kwietniowo. Majowych byliście, czyli generalnie podobało Wam się, tak? Byliście. Okej, okay, widzę, że część osób była, plusiki są. Tak, właśnie zadecydowaliśmy sobie wspólnie, że będziemy tego typu spotkania czy inicjatywy kontynuować. One są już, od razu mówię, dla takich średnio zaawansowanych, nawet dla zaawansowanych traderów, dlatego że tam jest bardzo dużo szczegółów. Okej, okay, dobra. No to lecimy. Zbigniew tutaj widzę jeszcze napisał, może dajmy jeszcze minutkę, bo tutaj widzę osoby cały czas dochodzą, a wiecie, nie chciałbym się też powtarzać, także jeszcze dajemy minutkę spóźnialskim, ja w tym czasie zobaczę, co tutaj się dzieje na czacie. Zbigniew napisał, mam nadzieję, że możemy sobie mówić po imieniu, będzie łatwiej, że zapowiadałem, że nie dla początkujących, a w rejestracji jest nie tylko dla początkujących. No taka gra słów. No, ale mam nadzieję, że wiemy, o co chodzi. Początkujący, uwierzcie mi, też się nie będą tutaj nudzili, tak? Bo dostaną taką dawkę wiedzy, że to nagranie będą musieli obejrzeć ze 2-3 razy. Czy jest na pewno głos? Tutaj Jarek napisał, że brak głosu u Irka. Ja mam nadzieję, że się nic nie zepsuło po drodze z moim mikrofonem. Ja wasze pytania oczywiście widzę. To jest troszeczkę inna platforma. Także, no niestety, takie kwestie techniczne, gdzie wy tam możecie pisać, czaty i tak dalej, czy widzicie swoje wiadomości, czy nie widzicie, nie wiem tego, ale chyba nie widać. To może to i lepiej, bo już dobijamy gdzieś tam do 150 osób, widzę. Także niepotrzebne rozmowy by mogły się toczyć, tak? Tudzież wklejanie różnych innych dziwnych rzeczy, dziwnych linków, co też kiedyś się na takim webinarze wydarzyło. Nie, nie, lepiej róbmy na zasadzie takiej, że wy do mnie piszecie, ja tutaj wam odpowiadam, tłumaczę i dokładnie wszystko pokazuje. No dobrze, słuchajcie, myślę, że możemy zaczynać. Kto miał przyjść, to przyszedł, chociaż widzę, osoby cały czas się logują na ostatnią chwilę, no ale i tak powiedzmy te kilka minut będzie wstępu, chociaż to dosłownie jedna minutka, bo mam jeden slajd na to przygotowany. Tak jak Zbyszek zauważył, spotkanie będzie od razu bardzo konkretne. Okej, witam w takim razie po raz kolejny, już ostatni mam nadzieję, mój trading w praktyce, nowy cykl spotkań. 8 spotkań jest przewidzianych, czyli cały kwiecień, cały maj przed nami. I tak naprawdę będę odpowiadał na pytanie, dlaczego 10 lat temu zaufałem technikom Fibonacciego. I tutaj może od razu pytanie kolejne do Was, bo też bym chciał, żeby tak te spotkania wyglądały, czyli nietypowy mój taki suchy monolog, ale raczej dialog i rozmowa z Wami. A jakie techniki, albo na podstawie jakich technik zbudowaliście lub budujecie swoją strategię? Czy to są tylko techniki Fibo, czy może korzystacie ze wskaźników, może japońskie strategie Ichimoku, może jakieś formacje klasyczne i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie mi tak dosłownie kilka, żebym wiedział po prostu, jaką narzędziówkę używacie, nie? Jakie podejścia lubicie, tak? Czy może to Rafał Eliota? Ja sobie tylko tak zerknę szybciutko na czat. Fibo Gartley, Kamil pisze, price action, układy świecowe. Ok, fajne ułożenie dzisiaj poznacie. A propos świec, Fibo fale, wskaźniki.
Mateusz napisał FS100, układy price actionowe, układy harmoniczne, teorię Faleliota, wolumen. OK, widzę, tutaj mamy dosyć rozbudowany wachlarz. Aktualnie testujecie gard leja zewnętrzne, duże, małe FIO. Tutaj fajnie, Dominik, szczegółowo napisałeś. Fale, Elliot, świece, klasty, dane makro. O, Adam, ciekawie, pytanie, czy to są takie typowe wejścia pod dane makro na zasadzie news tradingu, czyli jest powiedzmy godzina 14:30 i masz jakieś rozwiązania do tego, czy bardziej dane makro tak od strony fundamentalnej, że gdzieś tam się pozycjonujesz w długim okresie. Mnie zawsze ten news trading no może nie tyle fascynował, ale bardzo interesował, nie? Że na tych dużych wystrzałach jakieś tam automaty są pisane. Ja czasem tego, w ogóle tego nie stosowałem. Kiedyś miałem jakieś tam rozwiązania, ale na zasadzie raczej takich testów. Okej, dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Standardowy slajd o ryzyku. Oczywiście to spotkanie nie ma charakteru ani żadnych znamion doradztwa inwestycyjnego czy też rekomendacji. To jest typowy charakter edukacyjny, analityczny, informacyjny, także myślę, że to jest jasne, ale wiecie, zawsze wolę to powtórzyć. Czego się nauczycie? Taka króciutka agenda, bardzo, bardzo konkretna. I tutaj już odpowiadamy konkretnie na pytania, czyli nie ma, zauważcie, nie ma pytań typu, co to jest zmierzenie FIBO, czy to, co to jest zmierzenie wewnętrzne, tak? Albo co to jest układ Gartleya. Tutaj konkretnie, mam nadzieję, że już te układy w większości są znane, tak więc będziemy odpowiadali na pytanie, jaki czas, jak długo trzymać daną pozycję. Oczywiście będę tłumaczył na podstawie, czego była zawarta, jakie były przesłanki, dlaczego było wejście w pozycję, na czym i tak dalej. I przede wszystkim, jaki był czas trwania pozycji. To jest bardzo kluczowe, czyli nawet widzę tutaj osoby piszą czas trwania, oczywiście czas, pojęcie czasu na Forexie, mega ważna rzecz, nie? Także to sobie też będziemy o tym mówić. Reakcja ceny, mam zawsze bardzo dużo pytań, jeżeli pokazuję pewne zagrania na typową reakcję, na odbicie. Dzisiaj na podstawie DAX-a i na podstawie funta, to są dwie pozycje z samego dnia dzisiejszego, też będę dokładnie omawiał, zresztą ja je pokazywałem, za chwilkę sobie przypomnimy. Podejścia rynkowe zawodowe traderów naszego teamu. Tutaj pokażę na razie moje podejście, potem Michała podejście też pokażemy i wcześniejszych traderów, bo jednak gdzieś tam wychodzimy, można powiedzieć, od wspólnej narzędziówki, natomiast każdy z nas miał i ma inne sposoby, na przykład wejścia w rynek, inne potwierdzenia, jakieś tam dodatkowe motywy i tak dalej, także też to będzie prezentowane. No i dokładnie motywy sesji europejskiej, sesji amerykańskiej. I tutaj pytanie, czy jaką sesję bardziej lubicie? Czy to jest sesja europejska, czyli godziny poranne, no nie oszukujmy się, bo najlepsze to są godziny poranne, czy sesja amerykańska? Jeżeli mielibyście wybierać i jesteście najczęściej na rynku, to jaka to jest sesja, poranna czy popołudniowa? Za chwilkę wam powiem, dlaczego moja jest ulubiona, jedna z tych, nie chcę na razie nic sugerować. Europa, obydwie, ale większość Europy, oczywiście ja też, tutaj Londyn, Niemcy rozgrywają większość układów, zresztą większość pozycji, jakie będziemy tutaj omawiać, jakie ja wam pokazuję, to są godziny poranne. W mojej ocenie tam są te motywy bardziej skuteczne. Skuteczność jest troszeczkę większa, tak? I dynamika i zmienność ceny też jest większa. To nawet są statystyki, badania do tego. Także te motywy szczegółowo również będziemy sobie omawiać. Ważna zasada, moi drodzy, jeżeli są jakieś pytania, chcecie o czymś pogadać, piszcie na bieżąco na czacie. Ja będę starał się odpowiedzieć naprawdę na każde wasze pytanie, także nawet na to najtrudniejsze. A to spotkanie, tak jak mówiłem, jest już bardziej wymagające, więc dużo będzie takich kwestii naprawdę technicznych. OK. Na czym najlepiej spekulować? Na czym najlepiej tradować? Tutaj mamy cztery takie grupy aktywów, par walutowych. No i nie tylko, egzotyczne, główne pary i tak dalej. To są też takie częste pytania, które mi zadajecie. A ja bym powiedział, że tak naprawdę jeżeli weźmiemy sobie tę pierwszą grupę tych tak zwanych głównych par walutowych, czyli EDEK, kabel, dolar do jena, franek, chociaż franek niekoniecznie daje znak zapytania, nie musi być. Tak naprawdę te trzy, jeżeli dobrze się ich nauczymy, tak, jesteśmy w stanie sprawdzić jakieś tam pewne zależności na tych parach, czy jakby cały system, całą koncepcję pod to dopasować, no to oczywiście spokojnie jesteśmy w stanie na tych parach dobrze tradować z powodzeniem, tak? Ja na przykład rzadko mam pozycje na parach towarowych, w ogóle mam nadzieję, że jakby znacie ten podział, prawda, że to są pary surowcowo-towarowe, tak? Australijczyk, Nowozelandczyk, Kanada, te pary są egzotyczne, a w ogóle tutaj oprócz PLN-a
a nic w ogóle nie obserwuję tych par. Te pary mniej popularne, EJEK może z nich jest, tak? Euro jen, dolar do jena. To tak, te pary akurat bardzo lubię. Napiszcie mi w ogóle na czacie, jakie instrumenty wy obserwujecie, na czym najczęściej tradujecie. Która to jest kabel? Adrian pyta, kabel to jest GBP USD, to jest funt, to jest funt i to jest łamane przez kabel, tak? W skrócie oczywiście, EJEK no to wiadomo euro-jen, UJEK no to dolar do jena, EDEK no to wiadomo euro-dolar. Napiszcie mi na czacie, co najczęściej handlujecie, też będzie mi łatwiej dopasować tutaj pewne rozwiązania dla was, tak, żebyście pod daną parę czy pod dany instrument sobie dopasowali konkretne zagranie na przykład, nie, bo to też często tak jest. FX, surowce, indeksy, Jacek napisał. S&P, ok, czyli Visa Ameryka, USD PLN, DAX, krypto, no krypto ostatnio bardzo ładnie, przynajmniej na Lisku, fajne ruchy wczoraj, były bardzo dobrze, wspominam wczorajszy dzień, na krypto, w sumie dzisiaj też, euro, dolar, Australijczyk, S&P, DAX, i tak dalej, ok, dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, czyli już wiemy mniej więcej na czym handlujemy, co lubimy, jakie pary walutowe. Przewaga agresywnego wejścia w pozycję. A różnica między wejściem agresywnym a bezpiecznym, takie szybkie pytanie do was, czy wiecie jaka jest? Zawsze jednak się wolę upewnić, że to jest jasne. Czyli agresywne wejście w pozycję, aktywne, z czym wam się kojarzy? To na zasadzie takiego skojarzenia. Agresywne, czyli jakie? Bezpieczne czy niebezpieczne? Ja bym powiedział, że raczej takie niebezpieczne, prawda? Tak, niepotwierdzone, agresywne, czyli dokładność, bardzo duża dokładność względem poziomu Fibonacciego ma być, czy też w punkcie D układu harmonicznego, dokładnie. Natomiast bezpieczne, no jak sama nazwa mówi, bezpieczne, czyli potwierdzone dodatkowo jakimś dodatkowym elementem, prawda? Formacja świecowa, czy ponowny test. Tutaj mi podpowiadacie na czacie, że retest, oczywiście, to jest wejście bezpieczne, tak? W tym cyklu będą pokazywane, może nie w większości, ale dużo będzie pokazywanych zleceń i transakcji, które były wykonane w oparciu o taki agresywny styl, nie? Zagrania z reguły są stosunkowo krótkie w czasie, tak, bo to większość zagrań, jakieś 80%, jakie będę tutaj pokazywał, nawet może więcej, to są zagrania scalpingowe i typowo jednosesyjne. To jest to, o czym rozmawialiśmy sobie też w zeszłym miesiącu i tak naprawdę od początku tego roku, że dużo osób proponuje, żeby robić takie scalpingowe spotkania, pokazywać, jak te małe ruchy cenowe można łapać w ciągu dnia i tak dalej. Także to są takie pozycje w miarę szybkie będę wam pokazywał. Ok, podstawowe narzędzie, pytanie do wszystkich, czy każdy wie, gdzie się znajduje narzędzie FIBO? To jest pytanie retoryczne, mam nadzieję, że każdy, może pytanie powinienem zadać inaczej, kto nie wie, czy są z nami osoby, które nie wiedzą, gdzie znajduje się narzędzie Fibonacciego, czy narzędzia FIBO na MetaTraderze, czy są z nami takie osoby? Ja tutaj jeszcze szybciutko wam pokażę, wstaw, obiekty FIBO. Ok, widzę, że ktoś napisał, że nie wie, zwróć uwagę, dostęp do platformy za chwilkę wyślę, wstaw, obiekty FIBO, zasięgi i poziomy. Także tutaj te dwa narzędzia, no dzisiaj będziemy dosyć dużo z nimi pracować. Ok, lecimy dalej. Poziomy, które wykorzystujemy w takiej czystej, aktywnej spekulacji, w takim aktywnym tradingu, to są najczęstsze te poziomy, najczęściej te poziomy, które są zdefiniowane. Także tu nie musimy nic dopisywać, na przykład tak jak jest to przy układach harmonicznych, mamy myśli 7,8 i 8,86, tutaj mamy te poziomy po prostu zdefiniowane od razu, defaultowo, tak? 61,8, 50,38, czy to są wymierzenia, jak sama nazwa mówi, wewnętrzna, więc poniżej 100 i powyżej 100 mamy mierzenia 2. Jak sądzicie? Pytanie do was. Ciekaw jestem odpowiedzi. Ile albo jak procentowo się rozkłada? Które zniesienia wykorzystuje częściej w typowym day tradingu, w typowej spekulacji jednosesyjnej? Czy to są mierzenia wewnętrzne czy zewnętrzne? Bo to oczywiście można określić i to dosyć konkretnie mogę wam odpowiedzieć. Tak, za chwilkę zresztą zobaczycie, odpowiedź będzie. Oczywiście mierzenia wewnętrzne są w większości wykorzystywane, mówię w takim typowym day tradingu, spekulacji jednosesyjnej, w takim aktywnym tradingu, jaki będę wam pokazywał. Oczywiście, także duży nacisk tutaj kładziemy na
zniesienia wewnętrzne. Nawet niektórzy napisali konkretne współczynniki. No oczywiście ja się zgadzam, podpisuję się pod tym. To są bardzo ważne mierzenia. Czyli standardowa 50, 61 i 8. OK. A w jaki sposób ocenić dynamikę ruchu? No pamiętajcie, że najlepszym narzędziem, które najczęściej stosujemy, tak, tej liderzy manualnie zwłaszcza, to jest ludzkie oko, prawda? Czyli tutaj musimy przyzwyczaić nasz umysł, tak, pewne nawyki musimy w sobie wyrobić, żeby widząc dany układ, daną formację, czy nawet to się sprowadza do dynamiki, wiedzieć, jak mamy zareagować. Czyli tak podświadomie musimy dany układ czuć. A intuicja, to jest dosyć fajne też pojęcie, o którym też chciałem powiedzieć dzisiaj, już tak kończąc ten mój trochę długi wstęp. Czy intuicja w tradingu pomaga czy przeszkadza? Jak sądzicie? Czy jest w ogóle takie pojęcie waszym zdaniem w tradingu jak intuicja? Ja mam swoją teorię na ten temat, za chwilkę wam powiem, jestem ciekawy waszego zdania. Czy może zauważyliście u siebie, że intuicyjnie pewne układy, nie wiem, gdzieś tam podświadomie rozumiecie, jedne lubicie bardziej, drugie mniej? Czy raczej nie można powiedzieć o intuicji, to ma być takie, wiecie, zero-jedynkowe, że tylko doświadczenie się liczy? Dominika fani napisała, przeszkadza, włącza emocje. No tak, jeżeli intuicja włącza emocje, to przeszkadza, to tak. Ale nie zawsze intuicja włączy, musi jakieś załączać emocje, prawda? Bo można podchodzić tak zdroworozsądkowo, bardzo logicznie do tego. Gramy na to, co widzimy, uwielbiam to stwierdzenie, nawet gdzieś tam nad biurkiem swego czasu wisiało, trade what you see, a nie na to, co nam się wydaje, tak? Lub myślimy życzeniowo. Ważne, ja wam powiem, jakie jest moje zdanie, moja definicja na ten temat, moja opinia. Intuicja jest ważna i jest pomocna, co ważne, na pewnym etapie, tak? Po kilku latach. Czyli jeżeli mamy pewne doświadczenie, wiemy, czego szukać na rynku, mamy pomysł na siebie, na trading, to faktycznie intuicja po pewnym czasie, jeżeli wykonujemy jakieś tam swoje dobrze wykonane działania, tak? Czyli tam transakcje w oparciu o trading plan, jest pomocna. Natomiast jeżeli wchodzimy na rynek, jesteśmy kilka miesięcy, bo nie oszukujmy się, kilka miesięcy to jest nic, tak? Ja bym powiedział, że pół roku to też jest mało, nie? Kilkanaście miesięcy, okej, okay, już możemy coś mieć, tak? Jakieś tam pomysły, jakieś pierwsze może techniki opracowane, strategie i tak dalej, ale na początku przez te kilka tygodni, kilka miesięcy intuicja, ona nic nam nie podpowie. To się może ze mną oczywiście nie zgadzać, tak? Ale w mojej ocenie intuicja w początkowej drodze tradera jest mało przydatna. Okej. Okay. Jedziemy, słuchajcie, z tematem już bardzo, bardzo konkretnie. I tutaj też bym chciał poznać wasze zdanie i odpowiedzi na tych kilka pytań, bo chciałbym przede wszystkim wiedzieć, jak poważnie podchodzić do tego zawodu, nie? Bo ten zawód jednak jest bardzo wymagający, tak? Wymagający to znaczy, musimy poświęcić określoną ilość godzin, określoną ilość czasu codziennie. Napiszcie mi proszę, ile macie codziennie czasu na pracę z wykresami? Czy to jest jedna godzina, dwie, czy tak jak ja, 8, 10, może więcej. Tak szczerze, ile godzin dziennie, nie tygodniowo, dziennie możesz poświęcić na pracę z wykresami? Odpowiedzi są, widzę, bardzo, bardzo różne. Tutaj nawet ktoś napisał bardzo poważnie, 8-10 godzin, okej, okay, no to już powiedzmy, to jest bardzo dobre podejście, jeżeli oczywiście masz taką możliwość, tak? Kilka godzin, dwie i pół, trzy, około 4-6 godzin. W trakcie innych zajęć. Jack napisał między zupą a drugim daniem. No, jest to jakiś pomysł, też zawsze to jest. Zawsze to jest jakieś podejście. Zobaczmy dalej. 4-6, 2-3 godziny. Wieczorem tylko kilka godzin. Okej. Okay. Dlaczego zapytałem? Dlatego, że jeżeli możemy poświęcić kilka godzin, ale w ciągu tygodnia, to nie oszukujmy się, że będziemy dobrymi traderami, nie wiem, po kilku miesiącach, tak? Ja bym powiedział, że nie, to tak nie działa, nie? Także tutaj jednak określoną liczbę czasu i należy wykonać. Wcale nie mam na myśli 10 godzin, bo za chwilkę wam pokażę, że tak naprawdę najlepsze godziny w ciągu dnia i najlepsza opłacalność tego, że siedzimy, są 2-3 godziny w ciągu dnia, tak? Najczęściej w ciągu tych 2-3 godzin pozycję zamykam, otwieram i zamykam. Czy znajomość analizy technicznej jest ważna? Typowo w takim tradingu manualnym, w day tradingu, jak sądzicie, tak czy nie? Ciekawy jestem waszych odpowiedzi. Czy analiza techniczna jest ważna w day tradingu?
Tak, ja powiem Wam szczerze, nie znam tej idei, a trochę przez ponad 10 lat tych liderów poznałem. I tak naprawdę nie znam tej idei, już mówiąc o tych osobach, które się zajmują tak jak ja full time tą profesją, żeby nie podchodziły do rynku technicznie. Tak? Nie znam tej liderów, którzy podchodzą tylko intuicyjnie, że coś tam się wydaje, że mają jakieś tam wizje i tak dalej. Nie. Każdy ma jakąś narzędziówkę, ale w większości. Ja bym powiedział, że w 99% to są te liderzy techniczni. Nie mówię oczywiście, że FIBO musi być, bo wcale nie musi być, tak? Może być czyste price action, a mam te liderów, którzy grają na samych słupkach, nie na świecach, tylko na słupkach, nie? I widzą tam pewne zależności, ale też podchodzą technicznie. Okej, ja też podchodzę technicznie, dlatego otwarcie o tym mówię. Ile trwa nauka w dniach, w godzinach? Jak sądzicie? Ile tysięcy godzin przed wykresami powinniśmy przesiedzieć, żeby się pojawiły pierwsze efekty? Jak sądzicie? W godzinach. Jestem ciekawy waszych odpowiedzi. Kilka tysięcy, ktoś napisał. 2000, Antoni. No ja bym powiedział, że... Albo inaczej, na swoim przykładzie, bo wiecie, ja też nie lubię tak teoretyzować, lubię na swoim przykładzie. Żeby to było praktycznie. Ja zacząłem pokazywać pierwsze rzeczy publicznie, czyli pisać bloga, jakieś tam robić spotkania webinarowe, czy z traderami, czy na uczelniach ze studentami. W momencie, jeżeli miałem doświadczenia w 10 tysięcy godzin przesiedzianych przed wykresami, ponad 10 tysięcy godzin, zdałem sobie sprawę, że ok, mam coś do powiedzenia, mam doświadczenie, mam dosyć dużo tego czasu spędzone mi przed wykresami, więc spokojnie gdzieś tam mogę to pokazywać, bo biorę za to odpowiedzialność, tak? Jeżeli bym miał, nie wiem, tysiąc godzin czy tam dwa, to jest zdecydowanie za mało. Jeszcze rok będę na plusie, Mariusz napisał, Dominika napisała, wow, tak, 10 tysięcy godzin to jest według mnie takie minimum, naprawdę, 5 tysięcy to jest minimum, 10 tysięcy, no to już jest ok, nie? No wiecie, ja tutaj was nie czaruję. Czy intuicja pomaga? Na to pytanie już odpowiedziałem. Wystarczy nauczyć się dwa, trzy motywy, które pojawiają się najczęściej. I tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie jestem bardzo ciekawy. To jest chyba najciekawsze pytanie, jakie wam tutaj zadaję w tym momencie. Czy sądzicie, że dwa, trzy motywy w ciągu dnia i tak naprawdę, żeby mieć tylko i wyłącznie te dwa, trzy motywy, dwa, trzy pomysły na zagranie, wystarczą, żeby być skutecznym traderem, tak lub nie? I tutaj chciałbym też przy okazji obalić kolejny mit, który też gdzieś tam się utarł, na forach, na Facebooku można poczytać, że trzeba mieć nie wiadomo jak skomplikowaną strategię, ile narzędzi, ile podejść, znać to Eliota i łączyć to jeszcze z elementami czasu i tak dalej. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja po czasie dochodzę, powiem wam, do wniosku i też mówię to na moim przykładzie, ja takich stałych układów formacji, które rozgrywam, jest kilkanaście, 14, 16, coś takiego. Natomiast tak naprawdę wykorzystuję w praktyce, wiecie ile? Dokładnie te dwa, trzy. Trzeba je poznać idealnie, tak jak Andrzej napisałeś, dokładnie. Są dwa, trzy motywy, które rozgrywasz najczęściej, a więc to się też rozumie samo przez się, że jeżeli rozgrywasz je najczęściej, to je doskonale poznajesz, rozumiesz, masz najwięcej transakcji, możesz je udoskonalić i tak dalej. No i dzisiaj te dwa, trzy motywy będziemy sobie konkretnie omawiać. Dajcie znać, czy przeskoczył slajd w prezentacji, bo tutaj wam pokażę też nasz... Jest, tak? Okej. To jest, słuchajcie, fxparkiet.pl, nasz serwis społecznościowy dla traderów, dla inwestorów, na którym tak naprawdę komentujemy każdą sesję od poniedziałku do piątku, od wczesnego ranka do późnej nocy niekiedy i tak cały tydzień. Nie od poniedziałku do piątku, tutaj sobie rozmawiamy o tradingu, pokazujemy okazje. Ja też bardzo dużo się udzielam, w ostatnim czasie jeszcze więcej, także jak chcecie ze mną pogadać, fxparkiet.pl. To jest takie miejsce, na którym możecie i na pewno mnie znajdziecie, bo ja tam na co dzień jestem obecny. Sytuacja jest dzisiaj. Zobaczcie, wrzucam informację. Układ był na tyle szybki, że nawet nie zdążyłem wrzucić screena, ale dużo osób to widziało. Pojawia się motyw RGR na funcie na interwale M15. Pytanie do was, czy ktoś widział ten układ albo ktoś rozgrywał ten układ? Kojarzycie? Okej, nie wszyscy kojarzą, ktoś tam widzę kojarzy. Zobaczcie.
Krótka pozycja, bo to jest, wiecie, tak, że to, co ja piszę bardzo rozważnie. To znaczy, że naprawdę biorę pełną odpowiedzialność za moje słowa, czy to w analizach tekstowych, czy w wideo, czy nawet podczas takich spotkań webinarowych, że jeżeli pokazuję pewien wariant, to prawdopodobnie ja będę go rozgrywał. Tak, oczywiście nie mogę powiedzieć, sprzedajemy tutaj, kupujemy tutaj, bo wiadomo, to też nie o to chodzi, ale jeżeli piszę i przygotowuję się do pewnego układu na waszych oczach, tak, robię to publicznie w pewien sposób, to znaczy, że taki układ będę rozgrywał najczęściej, nie? No i tutaj ten układ jest, zobaczcie, to jest interwał M15, układ mam nadzieję jest dobrze zaznaczony, bo go dobrze chciałem tak opisać, wiecie, lewe ramię, głowa, prawe ramię. Wejście, były dwie pozycje, jedna pozycja była niżej, druga pozycja była zamknięta tutaj. No i teraz pytanie, bo właśnie Andrzej fajnie napisał, że ja jako spec widzę to od razu. Jeżeli byście nie mieli, tak szczerze mi odpowiedzcie, jeżeli byście nie mieli tego, czyli nie zaznaczyłbym lewego ramienia, głowa, ani prawego ramienia, czy ten układ RGR-a samodzielnie byście wyznaczyli? Tak szczerze mi napiszcie, czy to było łatwe, trudne, czy tak, czy nie? Czy byście w ogóle skojarzyli, że tutaj jest taka formacja RGR-a, czy raczej nie? Andrzej by nie widział, ok, no większość nie, no właśnie, dlatego powstały nasze narzędzia, czy też powstał Fix Pakiet, żebyśmy się uczyli od siebie, tak, żebym ja was informował, komunikował. Ok, ale zobaczcie, co jest najpiękniejszego w tym układzie, no chyba to, że ta symetria ramion, czyli lewe ramię i prawe ramię, to co tak naprawdę bardzo często powtarzam, jest na tej samej wysokości. Nie? Tutaj mamy poziom cenowy praktycznie idealny, mamy dwie pozycje i tutaj chciałem z wami porozmawiać na temat szczegółów prowadzenia i zamknięcia pozycji, bo tak naprawdę ja się zgadzam z tymi i podpisuję się pod tymi, którzy mówią, że nieważne jest wejście, a ważne jest wyjście. Tak, ja się z tym zgadzam, chociaż jeszcze kilka lat temu, jak zaczynałem, no to już ponad 10 w sumie, myślałem, że moment wejścia i precyzja jest ważna. Owszem, jest ważna. Techniki FIBO dadzą wam tę precyzję, tak? I podniosą mocno skuteczność, ale tak naprawdę nie jest to najważniejszy element. Naprawdę wyjście z precyzyjnego układu to jest to, na co będę zwracał uwagę na właśnie między innymi na tych spotkaniach. No i zobaczcie. Pierwsze wyjście, czyli tutaj exit numer 1 i tutaj mamy exit numer 2. Exit numer 1 myślę, że jest jasny. Dlaczego? Zresztą zapytam, żeby się upewnić. Dlaczego było wyjście w tym miejscu? Dlaczego ja wychodziłem tutaj z pozycji? Na jakim interwale wchodziłem, Łukaszu? Wchodziłem na tym, na którym napisałem na FX-pakiecie, czyli M15. Dołek po lewej, ma już poprzedni dołek, oczywiście. Cieszę się, że to łapiecie, że to jest jasne. Oczywiście, początek tego miejsca, tak jest. Bałem się po prostu, że cena może jakiś taki lokalny dołeczek. Lokalny, bardzo lokalny. Ok, exit 1 mamy, ptaszek jest odhaczony, haczyk, spoko. Exit numer 2, znak zapytania. Dlaczego, z czego wynikała ta linia, która została zaksięgowana? Za chwilkę wam to pokażę. No, już trudniejszy, już troszeczkę taki poziom trudniejszy. Na tym etapie on jest jeszcze do wyłapania. Zaraz wam pokażę na platformie, jak to wyznaczyć. Zmierzenia FIBO, ja bym bardziej powiedział z pewnej projekcji FIBO, ale zobaczcie, jeszcze nikt mi tej propozycji, ja już mamy 200 osób na czacie i w pokoju, nikt tego nie zaproponował. Okej, Jakub zaproponował. Zasięgi, Kamil następny, spoko, fajnie, że to widzicie. No jednak parę osób jest, bardzo fajnie, zobaczcie. A tutaj macie odpowiedź. Tutaj macie odpowiedź, czego się bałem, bo to słuchajcie, na Forexie, na giełdzie trochę jest tak, że każdy się tam czegoś boi, nie? No ja też się boję, jeżeli widzę, a w cudzysłowie oczywiście boję, tak? Jeżeli widzę taką linię, taki punkt D i widzę taką korektę prostą. To jest dla mnie nic innego, wiecie, jak równość fal, 1:1. Mówię, aha, to jest typowy zygzak, a więc może być odbicie w górę. Nigdy tego nie wiemy, prawda? Przecież nikt szklanej kuli nie ma. To jest walka cały czas z prawdopodobieństwem, ze statystyką. Mówię, mam dwie fajne propozycje, precyzyjnie wyjęte, stosunek zysku do ryzyka, zobaczę, jakieś 4:5:1 nawet wyszedł, więc jak na zagranie intradayowe, bardzo fajnie. I mówię, zamykam, tak? Zamykam, bo to akurat były dosyć duże pozycje. Zamykam w tym miejscu. A jak wyznaczyć? Pytanie do was. Jak wyznaczyć położenie punktu D, czyli ten mój przyszły take profit, bo to jest ważne. Czy wiecie? Ja wam to pokażę, tak?
Tutaj widzę, że były jakieś pytania odnośnie platformy, z jakiej korzystam. Za chwilkę Wam powiem, bo dosyć fajną ofertę też mają. To jest broker pod FCA-em brytyjskim, Tickmill. Dajcie proszę znać, czy link, jaki Wam wysłałem, czy doszedł na czacie. Doszedł Wam link, spróbujcie w niego kliknąć i dajcie mi znać. Doszedł, tak? OK. A ja tutaj konfiguruję platformę. Przyłączamy się na DAX-a. I już wszystko dokładnie omawiamy. Przepraszam, nie na DAX, a na GBP USD. DAX będzie następny. DAX będzie następny. M15 jest, pomniejszymy, a możemy sobie powiększyć. To kasujemy, to też kasujemy. OK. Konfiguracja nowego narzędzia. Dajcie znać, czy link działa, czy nie działa. Bo Tadeusz napisał, że link nie działa. Słuchajcie, już sobie to sprawdzę, czy działa, czy nie działa. No, jeżeli weszło 200 osób na raz, to może coś tam im się serwery zwieściły, nie wiem. Chociaż domyślam się, że mają dobre serwery. No nie, spróbuję odświeżyć, spróbuję odświeżyć. Działa, tak? Ja teraz widzicie, wszedłem, też jest OK. Spoko. Działa. OK, od czego zaczynamy? Zaczynamy w ogóle konfigurację narzędzia. Obiekty Fibonacciego, zasięgi. Tutaj mnie będą interesowały. Nie wiem, czemu jest to zawsze defaultowo na żółto zaznaczone. Ja to muszę zmieniać, bo domyślam się, że wy pewnie też. Czyli dajemy kolorek taki no, bardziej czytelny. To możemy wyrzucić, to wyrzucamy. Zostaje nam mierzenie FS100. Pytanie, słuchajcie, bardzo ważne pytanie, czy wszyscy wiedzą, do czego służy mierzenie FS100? Pytanie retoryczne, ale chciałbym, wiecie, upewnić się, mimo że to są spotkania średnio zaawansowane. Ja to pytanie po prostu muszę zadać, tak? Wiadomo? Wystarczy, że mi napiszecie tylko literkę T, tak? I to już będzie jasne. Korekta 1:1. Zobaczcie, można zaznaczyć to w inny sposób. Nawet ostatnio była dyskusja gdzieś tam na naszych grupach, czy prostokąty, to samo, co mierzenia FS100. No, jak sądzicie, czy mogę zaznaczyć to samo za pomocą na przykład takich prostokątów? Czy to jest to samo? Nawet ostatnio ktoś tak zadał pytanie, czy jak Łukasz zaznacza prostokątami, a potem da mierzenie, czy to jest to samo? Tak, to jest, moi drodzy, to samo, zobaczcie. Równość fal, czyli interesuje mnie oczywiście dolna podstawa, czy też mierzenie FS100, w zależności od tego, jak sobie tam ustawicie, nie? Kwestia wizualizacji. Ja kiedyś, powiem Wam szczerze, bardziej lubiłem prostokąty. To było takie czytelne, ładne, przejrzyste, fajnie mi się na to patrzyło. Obecnie mi się to pozmieniało po tylu latach. Wystarczy mi jedna kreska, tak? Wcale nie musi być nic tak, wiesz, pięknego, ładnego. Wystarczy, że jest mierzenie, konkretny poziom, na którym będę albo zamykał pozycję, albo ją otwierał. Tutaj było zamknięcie, wyjście, zresztą sobie zobaczcie, dwie pozycje były zamknięte na wysokości FS100. Co by się stało, bo to też było takie pytanie, gdzieś tam wcześniej ktoś zadał, jeżeli bym nie ustawił take profitu? No, to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, tak? Miałbym fajny zysk w momencie, jakbym teraz robił webinar, byłbym w okolicach zera. Zobaczcie, miałbym wirtualne 60 pipsów, rynek cały ruch zabrał nawet z nawiązką. I co się dzieje? I tak naprawdę nie mam z tego nic, nie? Czy wymagany jest take profit? Bo takie było pytanie, czy zawsze ustawiam take profit? Tak, zawsze, zawsze. Na wypadek jakiejś, nie wiem, awarii komputera, łącza internetowego i tak dalej, jakieś zdarzenia, wiecie, nadzwyczajne, żeby się przed takimi ruchami, czy takimi momentami uchronić, tak? Że jest cofnięcie i, znaczy mamy ruch, idziemy w naszym kierunku i mamy cofnięcie. Czy myślałem, żeby otwierać długą pozycję? Ja tak sądziłem, że to pytanie padnie. Nie, ja się wyleczyłem, słuchajcie, z czegoś takiego, że rysuję wykres. To znaczy zarobiłem jedno, zarobiłem grubo, powiedzmy, na tych spadkach. Jest mierzenie i od razu otwieram w drugą stronę. Czy to jest, jak tak waszym zdaniem, dobre rozwiązanie, żeby być na rynku non-stop? Z krótkiej na długą, z długiej na krótką i cały czas jesteś w grze. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale niektórzy to lubią, tak? Bo tam dużo z wami rozmawiam, czy tam piszemy na tych naszych grupach i dużo osób tak myśli, że na tym polega trading. Nie, to jest kolejny mit. Ja tak naprawdę, jest bardzo stresujące. Tak, ja bym powiedział, że się mocno, szybko wypalisz. Nie polecam tego, nie polecam, chociaż kiedyś to testowałem na sobie i tego okresu, mimo że był bardzo profitowy, nie chciałbym powtórzyć, nie? Bo jednak cały czas bycie w grze, na tych emocjach, bo jakby nie było, to są jakieś tam emocje, dla jednego większe, dla drugiego mniejsze, na dłuższą metę nie jest dobry. Nie? Także podsumowując,
dwa, trzy trade dziennie spokojnie wystarczą. To były pierwsze. Kolejne były na DAX-ie. Pytanie do Was, czy oglądacie nasze analizy wideo? One się pojawiają tak dwa, trzy takie króciutkie analizy, minutka, półtorej minuty w ciągu dnia, każdego dnia na naszym kanale na YouTubie, także zasubskrybujcie sobie Fibonacci Team na YouTubie i ja tam wrzucam okazję dnia. Ja wrzucam tylko analizy i tylko instrumenty, które w mojej ocenie dadzą nam zarobić, tak? To są okazją, którą, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie ja będę rozgrywał. Ostatnie analizy bardzo ładnie nam weszły, czy to kryptowalutowe, czy dzisiejszy DAX, czy wcześniejsze, czy ropa. Dzisiaj też widziałem, pokazywaliście mi transakcje. Wszystko bardzo fajnie powchodziło, nie? A wrzucacie bardzo dobre, oglądacie, pomocny materiał. Spoko, fajnie, że zwracacie uwagę. Osoby, które nie znają nas na YouTubie, wpiszcie sobie, bo tak naprawdę z tych analiz też się dużo nauczycie, bo ja tam pokazuję same konkrety, czyli jak mierzyć, jak wyznaczać układy, jak je rozgrywać, jakie poziomy są ważne i tak dalej, cała narzędziówka w dosłownie minucie, półtorej, nie? Czyli maksymalnie 100 sekund. No i teraz zobaczcie. Na co zwróciłem uwagę podczas tego nagrania? Podczas tego nagrania pokazałem tutaj mierzenie 886, pokazałem układ harmoniczny, może zaznaczę go innym kolorem, czyli na żółto, mamy X, A, B, B, C, D. I co jeszcze pokazałem? Ktoś pamięta może z tej analizy? Co jeszcze takiego pokazałem tutaj? Bo ten układ, który pokazałem, ja go potem rozegrałem dosłownie kilkadziesiąt minut później. Jeden do jeden, tak jest, zobaczcie, AB, BC, CD, prawda? Najpierw pokazałem, tak jak Jakubie tutaj piszesz, aczkolwiek raczej chyba tego publicznie nie mogę powtórzyć, ale wiem, co masz na myśli, a tak, to było do przewidzenia, nie? To było do przewidzenia, więc to w żaden sposób tutaj nas nie zaskoczyło, zresztą ja o tym powiedziałem otwarcie, tak? Silne zrzucenie, pojawia się klaster FIBO, pojawia się AB równa się CD, czyli to, co piszecie. Punkt D pięknie, tak? Ładnie mi się to klastruje, co się dzieje? Mamy odjazd. Dokładnie, dokładnie. Także to jest ten, to jest o godzinie, nie wiem, ja nagrywam koło dziewiątej, tam parę minut po dziewiątej, już jak się ogarnę z wykresami, porobię analizę, wyznaczę te najbardziej prawdopodobne setupy. O godzinie, moi drodzy, to było już później, to jest przesunięcie czasu, 13, czyli już ta sesja. Już jak ten ruch nastąpił, zobaczcie, w tym momencie nagrywałem, ten ruch mnie ominął, bo on mnie nie interesował, tak? Ja czekałem na to zrzucenie, zawierałem pozycję no, praktycznie na tych poziomach, o których mówiłem. Jedynie jestem tak naprawdę częściowo zadowolony z tych trade'ów. Dlaczego częściowo? Bo chciałem się zabrać, zobaczcie, na czterech pozycjach. To był mega mocny setup. Rynek mnie wziął tylko na dwóch. Odpowiadając na pytanie, czy stosuję zlecenie oczekujące w takich sytuacjach na wyższych TF-ach, tak, stosuję, oczywiście, że stosuję, tutaj macie przykład, buy limit niezahaczone, szkoda, duża szkoda, bo ustawiałem się troszeczkę niżej, tam niewiele tych punktów, by akurat rynek odjechał, no tyle, ile odjechał, ponad 100 punktów. Zamknięte są obecnie wszystkie pozycje na take profitie, czyli to, co widzicie, to pozycja zamknięta, ta zamknięta i moje pytanie jest następujące, dlaczego te pozycje, tutaj widzicie, one były otwierane. Dlaczego one były zamykane w tym miejscu? Tutaj pierwsza, znak zapytania. No druga, myślę, że jest znana, to jest też dwójeczka. Punkty oporu, tak jest, dobrze Dominika piszesz. Ja tutaj ten dołeczek widziałem, troszeczkę się go obawiałem. Czyli zawsze wolę, wiecie, ustawić troszkę niżej. Czyli ustawiam TP tutaj, take profit tutaj poniżej tego dołka, to jest najprostsza definicja, jaką mogę w tym momencie Wam powiedzieć. I kolejna, do czego służy to mierzenie, nawet na naszej grupie na fejsie napisałem, że troszeczkę mnie gdzieś tam kusi odwrócenie się, bo widziałem, że ta podaż się pojawiała, ale już tego nie zrobiłem, przygotowywałem się do tego spotkania. A możemy sobie zobaczyć za chwilę na DAX-a w ogóle, co tam się dzieje. Czy bylibyście w stanie wyznaczyć takie mierzenie, taką projekcję FIBO i na podstawie tego zagrać czy zamknąć długą pozycję? Mam na myśli to mierzenie FS100.
Czy bylibyście w stanie samodzielnie? Jeżeli nie, to dlaczego? Co was blokuje? Bo wiecie, po to są te spotkania, żebym ja najbardziej, nie wiem, najlepiej jak potrafię, otworzył wam oczy na to, co widzicie każdego dnia na wykresach, nie? A z czym tutaj mielibyście problem? Tak, powiedzmy, macie te długie pozycje, macie te longi tutaj na DAX-ie, nie? No jest, długa pozycja na DAX-ie, czy tam jedna, czy dwie, nieważne. No spoko. I teraz gdzie ustawić targety? Gdzie wycisnąć z tego rynku jak najwięcej? Wiecie to, czy nie wiecie? Czy macie odpowiedź na takie pytanie, na to pytanie, które teraz postawiłem, czy nie? Nie. Dlatego pokazuję wam. Jeżeli widzicie jakikolwiek opór, tak jak tutaj fajnie napisał Mariusz, ZZB, od razu czerwona lampka się zapala, mówisz, aha, może by zatargetować, może użyć FIBO, może wykorzystać FS100. Dlaczego? No zobaczcie, tutaj mamy nic innego, jak korektę pędzącą, zaznaczę może innym kolorem żółtym, AB, BC i CD. Co to jest? To jest typowy one-to-one, tak? Jeżeli widzę, że jest one-to-one na spadki, a ja mam pozycje długie, no to jaka będzie moja decyzja? Jeżeli mam odwrotną pozycję do sygnału, który dostaję na rynku, tak? Rynek mi pokazuje, uważaj Łukasz, mogą być spadki, a ja mam długie pozycje, no to co ja zrobię? No wiadomo, że się skrócę, tak? Albo że zamknę te pozycje, nie? Dajcie znać, czy to jest jasne, bo przechodzimy dalej. Zamknąć jedną. Właśnie, piszcie mi proszę, czy ten jakby sposób przekazywania tych informacji tutaj na tych przykładach, czy to jest jasne dla was? Czy rozumiecie mój tok myślenia? Bo tak jak mówię, to są rzeczy nie takie proste wcale, nie? Tak? Widzicie sygnał przeciwny, co najmniej połowę pozycji albo jedną, jak macie dwa longi, tak jak ja, to jednego przymknijcie, kaszujecie zysk, drugi, ale też uważajcie, jak dotąd jest okej, tak? Super, lecimy dalej. Dwa dni temu, czy trzy dni temu, nie, trzy dni temu też jeszcze były święta, chociaż ja też lany poniedziałek siedziałem przy wykresach, a wy siedzieliście też w święta przy wykresach, czy nie? Szczerze? Pewnie siedzieliście. Nie? Odpoczywaliście? No ja tak powiem wam pół na pół, nie? Ale w poniedziałek już gdzieś tam pierwsze analizy takie konkretne robiłem. Troszkę tak. A to jest screen, teraz nie pamiętam, dzisiaj mamy środę, to jest chyba z poniedziałku. Wrzuciłem, pokazałem zagrania moje na Ejku, na eurodolarze i na dolarze do jena. I potem pokazałem kolejno. To już jest screen z dzisiaj, że pozycję wyprowadziłem i dołożyłem pozycję krótką na eurodolarze. Tak, dołożyłem 18, zobaczcie. Tutaj było na minusie i to jest ostatni screen. Już ta pozycja, czyli wszystkie zaczęły nam zarabiać. Kojarzycie w ogóle te screeny, które tutaj wysyłam? Śledzicie też nas, nie wiem, na Discordzie na przykład, czy na Telegramie, czy na grupie na Fejsie. Tak? A w ogóle napiszcie, gdzie jesteście z nami na co dzień, bo to mnie zawsze mega ciekawi, tak? Czy jesteście na Fixmarkecie, czy na Facebooku, czy na jakimś innym komunikatorze? Gdzie jesteście? Wow, nie wiedziałem, że Telegram jest taki popularny, słuchajcie. Ale dużo osób jest na Telegramie, spoko. No na YouTubie no to raczej sobie nie pogadamy, nie? Bo ja tam nadaję, a tak mogę z wami gdzieś tam podyskutować. FX Parkiet, FX Facebook, grupa FIBO, Crypto Trading jak coś. FX Parkiet, no na FX Parkiecie nadaję, tak naprawdę ja najczęściej jestem gdzie? No na fejsie to siedzę non-stop, znaczy mam zakładkę odpaloną. FX Parkiet równolegle obok niej. Na YouTubie to tak jak wiecie nadaje od czasu do czasu, po prostu tylko te szybkie analizy robię, nie? Także FX Parkiet i Face tam nie można spotkać. Najczęściej te transakcje, właśnie te zrzuty ja pokazuję i w tym miejscu, i w tym miejscu, nie na Telegrama, z tego co pamiętam też wrzucę. No okej, ale mniejsza z tym, na co były zagrywane te pozycje, już wam pokazuję, bo to też są takie pozycje, no, które należy omówić, nie? Zacznijmy sobie od euro-jena, bo tu miałem dosyć dużo pytań. Pozycje, żeby nie było, one są już pozamykane, zresztą też o tym pisałem, że w momencie jak wrzuciłem tego screena, uznałem, że pozycje na jenach, one są już wystarczające, tak? Ujka, zobaczcie, ja wyprowadzałem w ogóle z minusa, nie? Także całkiem przyjemnie, że tam na jakimś delikatnym plusie, ale na plusie jest to wyprowadzone. Ejek był do zamknięcia, już wam tłumaczę dlaczego.
i na co w ogóle było, na co było wejście. A może sami mi podpowiecie. Pytanie do was. Wchodziłem wczoraj w tym miejscu. Tutaj, tutaj była ściana. To było wejście gdzieś tam godzina 10, 11, coś takiego. W tym miejscu. Ja z tą pozycją wisiałem do dnia dzisiejszego, no gdzieś tam skinę robiłem 12, 13, nie? Czyli ten wynik, który widzicie, on był z tego ruchu. Dlaczego wchodziłem tutaj w tym miejscu? Proste pytanie, mam nadzieję, że będzie prosta odpowiedź, bo tutaj wam przedstawię oczywiście konkretne mierzenie, coś, co na pewno znacie i mam nadzieję stosujecie, bo to akurat bardzo ładnie działa na jenach. Zaznaczam to w tym momencie, tutaj macie odpowiedź. Oczywiście 61, no widzę, że ktoś tutaj również grał, Fibo, Damian, piszesz, o fajnie, że jesteś z nami, Jakub, Dominika, okej, dokładnie, 61 i 8, a co tutaj mogło wystraszyć co niektórych? Ja bym powiedział, że ten czas, który musieliśmy przeczekać do następnego dnia, jakby nie było, ja zajmowałem pozycję wczoraj, wychodziłem z dzisiaj, nie? A wiecie, jak to się nazywa? Ja bym powiedział doświadczenie, bo to są układy, ja tam się starałem gdzieś ten komunikat przemycić, tak, na Facebooku czy na Telegramie, że to są pozycje takie, ja się dobrze z nimi czułem, nie? Ale to jest właśnie ta intuicja, która po latach gdzieś mi podpowiada, że spokojnie, nie wybijają, także Łukasz nie ma co się martwić, nie? No i tutaj to 61,8 było trzymane. I już wam pokazuję dlaczego, bo sama intuicja oczywiście to jest za mało. Przełączmy się w międzyczasie na EURUSD. EURUSD, ja tutaj też byłem w krótkich pozycjach i też, zresztą też o tym informowałem. Zobaczcie, tu były wejścia, jeszcze raz pokazuję. Tutaj gdzieś atakowałem, przypominam, te pozycje były z wczoraj, a więc to będzie trzeci dzień kwietnia. Strzałka spadkowa tutaj. Tutaj był atak, oczywiście dokładamy FIBO. No, wygląda, zobaczcie, wygląda znajomo. Mamy też 61,8, jest jakiś tam układ ZZB, prawda? I tu atakujemy. I teraz zobaczcie, co się stało. Czy widzicie pewne zależności? Chciałbym to od was usłyszeć. Co takiego się wydarzyło na euro-dolarze wczoraj i dlaczego ten euro-dolar mnie upewnił w tym, że euro-jen pójdzie jego śladem? Mam nadzieję, że rozumiecie mój tok myślenia i dobrze zadane pytanie. Dlaczego euro-dolar pomógł mi wyprowadzić tę krótką pozycję na euro-jenie? Korelacja, Antek napisał. Oczywiście, jak najbardziej, ale co takiego zauważyłem? Że respektują 61, oczywiście Jakubie, grałem tu na to i tu, mówię ok, jest małe fina, jednak jest to troszeczkę mocniejsza, więc tam chyba ta pozycja nawet była troszkę większa. Nie, taka sama była. Tak, ale to nie jest odpowiedź. Oczywiście, to było dobre przygotowanie, FIBO, ZZB, spoko, nie? To wszyscy znamy. Dlaczego euro-dolar pokazał mi kierunek na euro-jenie? O, teraz zadałem dobrze to pytanie. Zobaczcie. 200 osób, ale nikt dokładnie na to pytanie nie odpowiedział. Co się stało takiego na euro-jenie? To, co się stało na euro-dolarze, ale nie stało się to na euro-jenie. Zobaczcie, EDEK wybił nowe minima. No w dniu wczorajszym o 16 poszły nowe dołki. Widzicie to czy nie? No widzicie dołek, prawda? Widzicie, że zostały wybite te dołki z drugiego, prawda? Widzimy. Wszyscy widzą? O, tutaj tylko Dominika napisała. No tak, no dobra. I teraz sprawdzamy na eurojenie. Tak. Czy zostały wczoraj wybite nowe dołki na eurojenie z 2 kwietnia, czy z dnia poprzedniego? No nie. Czy ja na podstawie tego mogę sądzić, że rynek będzie nadrabiał to, co się stało na eurodolarze, przynajmniej częściowo? W sensie, że ten ruch spadkowy, że on się jeszcze należy. Czy to jest dobre myślenie, czy nie? Rozumiecie to? To jest, wiecie, już taka zestawienie pewnych różnych faktów. No, nie wiem, czy nie jest za trudne, bo widzę, że tak dobre. Kumacie to? To jest naprawdę, słuchajcie, bardzo mocne potwierdzenie.
Słabość euro, kapitalnie może ona napisać, o to mi chodziło, że ja rozgrywałem koszykiem jakim. Ja często mówię, że rozgrywam na przykład koszykiem walutowym, nie? Koszykiem euro rozgrywałem. Oczywiście, tutaj na EJEK był opóźniony względem euro-dolara, to wychwyciłem, na tym zarobiłem, tak. Tak. Czy takie zagranie, tak szczerze mi napiszcie, w skali od 1 do 10, że 10 super trudne i 1 to jest w miarę łatwe, czy bardzo łatwe, oceniacie na ile to? Na ta różnica właśnie, czyli zestawienie odpowiednie między EJK-iem, euro-dolarem, poprowadzenie, przetrzymanie i tak dalej. Jak to oceniacie, tak szczerze? No, widzę ósemki, dziewiątki, trudne. Ósemka, siódemka, no. Ja bym ocenił, że to jest taka szóstka, siódemka, nie tak obiektywnie mówiąc. To nie jest jakieś zagranie super trudne, bardzo trudne, że to gdzieś tam wyprowadzałem, boksowałem się z rynkiem. Nie, to jest zagranie, no, bym tak powiedział, trudne, no trudne, tak, ale jakieś wymagające bardzo nie jest. Okej, okay, dobra. Czy możemy jechać dalej, bo jeszcze nam zostały pozycje EDEK był, EJEK był, a euro-dolar, o właśnie, został nam euro-dolar, moi drodzy, dzisiejsza pozycja, też bym chciał, czyli do tego momentu jest jasne wszystko, wiecie, bo jest naprawdę dużo takiej wiedzy, mam nadzieję, że nie robię troszeczkę za szybko tego, jeżeli jest za szybko, to mnie tu hamujcie, nie mówcie, że ukażę za szybko i powtórzyć coś trzeba, nie, no to powtórzymy. W sam raz, dobra. Zagranie ostatnie, żeby tutaj już na pierwszy raz się nie przemęczać. Mam nadzieję, że przyjdziecie za tydzień na o 18, że wam te spotkania się naprawdę spodobają. Ostatnie spotkanie i ostatni setup na dzisiaj. A zobaczcie. Albo dobra, nie, bo to już za dużo bym podpowiedział. Rozgrywałem, łapałem. Tak, to było zagranie agresywne, od razu mówię, łapałem ten szczyt, tam okolice 1,23 z hakiem na euro-dolarze. Na co? Na co było to zagranie, moi drodzy? No, Jakub, widzę tutaj czujny, coś czuję, że miałeś też zagranie na tym. Tak, ale Jakubie to za mało. Wow, ile wiadomości się posypało, nie nadążę czytać, aż mi się czat zwiesił na chwilę. 61 jest, oczywiście. No dobra, czyli na razie pokazuję to, co mi podpowiedzieliście. Poziomy FIBO mierzymy. Mamy 61. Właśnie powinienem pomierzyć z tego, oczywiście z ostatniego ruchu. Tak jest. Dobra, co mamy dalej? Mamy 1 do 1, zobaczcie. To, co pokazywałem dzisiaj, co konfigurowaliśmy. Zasięgi FIBO. Raz. Dwa. Pytanie do was, co tutaj takiego widzimy w tym miejscu? Czy widzimy zewnętrzne, Damian? Zewnętrzne, może i by było. Może i by było, czy nie? No było, 161, ładnie wyczaiłeś. Powiem ci szczerze, Damian, że tego nie widziałem. Znaczy nie brałem tego pod uwagę, wiesz? Na tyle silny, mam nadzieję, że o tym mówisz, zewnętrznym, bo jak tak, no to bardzo dobrze, nie? Ja widziałem tę kombinację FS100 i 61 i ona mi w zupełności wystarczyła, nie? Do tego, żeby tutaj zajmować agresywnie, bo też o tym pisałem, to było to wejście, czekajcie, pokażę wam. Ono tam lekko było spóźnione, o, to było 22,96, tak, krótka pozycja na tym, 22,96, ono było tam spóźnione, 22, no tutaj, no coś takiego. Tak, no bym powiedział, że spóźnione kilka pipsów, nie? Ale rynek był bardzo szybki, bardzo mocno odjechał. Wcześniej na wyższej pozycji tak wisiałem na zysku, dlatego po prostu dołożyłem, nie? Okej. Okay. Czyli nałożyły się dwa poziomy, dobra. Czy taki motyw zagrania na przykład na M15 czy na M5, bo to był niski interwał, czyli zobaczcie, to mocne podbicie, ten tak zwany motyw europejski, który jest, no ja wiem, że jest trudny, nie? Czy on jest wystarczający do tego, żeby łapać takie ruchy na ETK-u, na funcie? Jak sądzicie? Czy powiedzmy taka prosta kombinacja, jeden poziom, drugi poziom, coś ci się klastruje, jest dobra godzina i ty masz wejście w pozycję. Jest dobry pomysł czy nie? Sam motyw podbicia pod FIBO, Jakubie, tak. Dobry, oczywiście, że tak. Zobaczcie, dzisiaj mamy, ile omawiamy transakcji? 4, z czego 3 były na tym podbiciu, nie? Dokładnie.
Oczywiście, dlatego ja Wam pokazuję takie konkretne, sprawdzone motywy, bo ja to stosuję już od dobrych kilku lat. Ja to nazwałem, nie wiem, w 2012 chyba motyw europejski, nie? Mamy 18, czyli 6. rok tym jadę, czy 7. nawet i to cały czas występuje, nie? Czyli najprościej powiedzieć, tak? Najprościej mówiąc, najszybciej, to jest mocne podbicie w czasie początkowych godzin sesji europejskiej. Wcześniej masz wyznaczony poziom, masz wyznaczoną geometrię, tudzież korektę na przykład 1 do 1 i w to podbicie świeca uderza. Zobacz, to jest to uderzenie. No tutaj akurat jest to dosyć późno, 11, nie? Chociaż chyba na TIKMI jest przesunięcie czasu. Tak, a więc jest to godzina 10, więc jest godzina OK, nie? Duża dynamika, zostaje górny cienek, oddaje praktycznie cały ruch, no w tym wypadku 2/3, nie? Czy wejście na minutowy? Nie, nie, Benedykcie. Ja wchodzę M5 obecnie. M5, M15 takie układy rozgrywam. Na M1 nie schodzę. Bardzo dawno już nie pracowałem na interwale M1. Bez przesady, nie? Okej, dobra. Tytułem podsumowania, bo to też chciałbym kolejny mit. Wiecie, tak lubię obalać mity, ale lubię robić to w sposób taki realny, tak? Czy FIBO jest niezbędne, aby zarabiać? Od razu powiem oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś nie chce FIBO, nie lubi, boi się tego, że to jest bardzo dużo, nie wiem, nauki związanej z tym, to wcale tak naprawdę nie jest to jakoś bardzo dużo nauki. Jest to wymagające narzędzie, oczywiście. Dużo przed wykresami trzeba posiedzieć, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, wiadomo, ale czy jest niezbędne? Nie. Czy warto stosować? Oczywiście, że tak. Ja kiedyś robiłem badania, nawet je pokazywałem na serii też webinariów, plus 15% podnosi skuteczność wejścia. No dla mnie to jest na tyle duża skuteczność, czy podniesienie tej skuteczności, o której ja będę walczył, tak? Bo każdy kilka procent podniesienia skuteczności twojego wejścia to jest zysk dla ciebie. Tu mamy kilkanaście procent. Naprawdę warto się tego nauczyć, tak? Oczywiście można bez tego jechać, tak? Ale musimy jakby sobie zdać sprawę z tego, że wejścia będą albo nieprecyzyjne, mniej skuteczne, to na pewno. To na pewno. FIBO co ci pokazuje tak naprawdę? FIBO pokazuje precyzję wejścia. Pokazuje ci przyszły poziom, gdzie rynek będzie dużo prawdopodobieństwem reagował. Gdzie będziesz na podstawie poziomu FIBO wychodził. Bo to jest też najlepsze, że dużo osób myśli, że tylko jest wejście w pozycję. Ja kiedyś też tak myślałem. Obecnie stosuję FIBO do wejścia i do wyjścia. Projekcje Fibonacciego, zasięgi, ekspansje, dokładnie to samo. Okej, okay, to tak tytułem podsumowania. Wysyłam Wam jeszcze link do platformy. TIKMILI, słuchajcie, jest może nie tyle sponsorem, co partnerem tych naszych spotkań. Swoją drogą bardzo ciekawy broker. Możecie sobie tam założyć rachunek demo, sprawdzić jakie mają koszty i warunki transakcyjne. Dajcie znać, czy link doszedł. Dosłownie 2-3 minutki na temat tego brokera. Oni są notowani też, są regulowani pod FCA-em, pod brytyjskim. Tutaj nawet mi wysłali taką prezentację. Dosyć dobrze to wygląda. Ja przejęli dosyć dużego brokera też we wrześniu, czy jakieś pół roku temu Wipro Markets. Nie wiem, czy kojarzycie. Pewnie nie kojarzycie, tam nie orientujecie się tak, czy nie śledzicie tego, ale to była dosyć duża fuzja, nie? Znaczy takie przejęcie, no nie fuzja. Które no, było w branży, odbiło się dosyć dużym echem, oczywiście na korzyść, tak? Bo no, cała grupa TIKMI gdzieś tam rośnie w siłę. Tak to u nich wygląda. Jak macie w ogóle jakieś pytania o ich ofertę, to teraz możemy sobie zrobić taką sesję pytań i odpowiedzi. Ile będę wiedział, tyle wam odpowiem. Czy są tani? Tak, ja dzisiaj z nimi rozmawiałem. To jest jeden z tańszych brokerów, jaki w ogóle jest. Także mają dużo instrumentów. Niedobrze może dla nas, że nie mają dużo kryptowalut, aczkolwiek będą rozmawiać w tej kwestii, także to też jesteśmy cały czas na łączach tutaj z chłopakami. Także jeżeli wprowadzą kolejne kryptowaluty, no to oczywiście mnie poinformują. Ja poinformuję Was, na razie jest Bitcoin, także można oczywiście grać na Bitcoinie, na walutach, na indeksach, na surowcach, no wiadomo, standardowe, zresztą tutaj to wszystko widzicie, cały zakres instrumentów. Faktycznie po spreadach, nawet sobie ściągnijcie platformę, zobaczcie, jest to dobra oferta, tak? Tak jak mówię, regulacje są, gwarancja depozytów 50 tysięcy funtów, więc też, zresztą tutaj chyba to macie. Gdzieś to widziałem w ich prezentacji, także spoko. Jest MetaTrader, czyli platforma, którą lubimy, na której ja dzisiaj pracowałem. To jest platforma, powiem Wam szczerze, od której zaczynałem. Jakieś tam duże koło zatoczyłem i wróciłem po kilku latach do MT4. Nie, najprościej, najszybciej mi się analizy wykonuje. Nie znaczy, że nie korzystam z innych, korzystam, tak, ale
ale to jakby przyzwyczajenie do mety. Czy mają polski support? Oczywiście, że mają. Ja z chłopakami rozmawiam, także mają i polski support, i tutaj jakieś wsparcie. Oczywiście można wpłacać PLN-y, też można euro, dolary, funty, także nie ma znaczenia. Czy jest ochrona przed ujemnym saldem? Jak słyszą nas chłopaki z Tickmilla, możecie mi napisać, czy na Skype'ie, czy tutaj na czacie, czy macie ochronę przed ujemnym saldem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy mi to pisaliście, że nie chcę, wiecie, wprowadzać w błąd. Jest, ale z tego co pamiętam, jest. Tutaj chłopaki potwierdzają, Jakub napisał, że jest. Oczywiście, że tak. Czy jest język polski? Zbigniew napisał, jest, chyba jest. Ja nawet ze strony dzisiaj wchodziłem i była po polsku, z tego co widzę. No jest, zobaczcie, oczywiście, że jest język polski. Jest, jest, tam jest do wyboru. Może automatycznie weszło na angielski, ale jest, możecie sobie zmienić na APL-kę, nie? Czy mają mikroloty? Mają, o to zapytałem. Czy pobierają prowizję? Czy macie jakąś dodatkową prowizję oprócz wykonywanych zleceń? Czy tylko spread jest jedno takim kosztem, który ponoszą traderzy jednorazowym? Wszystko w spreadzie macie? Czy jest oprócz spreadu jakaś prowizja? W koncie Classic, ok, tylko spread. Mhm. Nie ma języka polskiego. Jest, jest język polski. Jaki spread na Bitcoinie? Standardowo około 1%, z tego co widziałem. Pamiętajcie, że mają też różne rodzaje kont, konta profesjonalne i VIP-owskie, mają bardzo niski spread, chyba jeden z najniższych w ogóle na rynku. No i wtedy oczywiście jest prowizja, tak? No to jest standardowy model, nie? Czy wysyłają PITA? Marcin pyta, czy wysyłacie PITA? Pewnie nie wysyłacie. Nie wysyłacie, ale pomagacie z rozliczeniem. O, to duży plus. Czy jest tak zwany portfel, gdzie można przelewać niewykorzystane środki? Wydaje mi się, że to masz na myśli, Stefanie, raczej taki portfel, nie wiem, kryptowalutowy? Nie, to chyba nie, to na pewno nie ma. Możesz przelać kasę po prostu na swój rachunek bankowy, nie? A, czy można mieć konta jakby wewnętrzne? Przepraszam, źle zrozumiałem pytanie. Można mieć do 10 kont na MT4, tak, jedno można wykorzystać do drugiego. O, widzicie, no w sumie fajna opcja, nie? Nie wiedziałem o tym, że aż 10, czyli tak. Jakbyście mieli jakieś pytania, to pamiętajcie, że z tego linka, którego wam wysłałem, ja wam wysłałem dla pewności jeszcze raz, tam macie polski support, także pytajcie chłopaków o ofertę, o jakieś tam kwestie techniczne. Jest polski support, także jest polska nakładka też. Spokojnie, ja bym powiedział, że może, można sobie to śmiało przetestować, nie? Okej. Dobrze, słuchajcie, dajcie mi znać jeszcze na koniec, czy tego typu spotkania, tak w skali od 1 do 10, czy to jest to, czego oczekiwaliście, te spotkania, gdzie ja pokazuję dokładnie, omawiam swoje transakcje, czy coś możemy zmienić, coś dołożyć, wiecie, to są spotkania dla was, tak, pod was, można powiedzieć, szyte na miarę, więc chciałbym, żeby one były jak najlepsze, żeby były jak najbardziej praktyczne dla was, tak w skali od 1 do 10, jak wam się podobało. Elegancko, 8, 9, wow, dziesiątki się posypały. 11, widzę, jest, spoko, dodałbym jeszcze kilka krypto. Ja też bym Kamilu dodał i tutaj pytanie do chłopaków właśnie, żeby tam walczyli, nie, dla nas krypto traderów, żeby jakieś tam dodatkowe krypto się dało, oferta pojawiła. Tak, oczywiście będziemy te spotkania kontynuować, czyli kolejne środa 18 i tak naprawdę przez każdą środę kwietnia i maja. Jeżeli wam się spodobają spotkania, to może będziemy je kontynuować dalej, zobaczymy. Na razie sobie robimy taki dwumiesięczny, dajemy 2 miesiące czasu, żeby to wszystko dobrze wam pokazać, poukładać, nie? Jak najbardziej logiczny sposób. Okej. Jest naprawdę mega. Okej, merytoryka. Mega, więc o to chodzi. Bardzo się cieszę. Bardzo miłe komentarze. Fajnie. Super. Dziękuję wam pięknie za to, że przyszliście, bo w pewnym momencie ponad 200 osób. Dzięki piękne za to, że Tickmill zauważył też naszą obecność, że stał się partnerem tych wydarzeń, tych naszych spotkań cyklicznych, także też bardzo fajnie, że tutaj też nawiązaliśmy współpracę z kolejnym dobrym graczem, dużym graczem, to należy powiedzieć. Także fajnie.
No i do usłyszenia za tydzień. Także trzymajcie się. Godzina środa 18. Zapamiętajcie sobie ten dzień, tę godzinę. Cyklicznie na tych eventach będziemy spotykać. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Powodzonka Wam życzę. No i do usłyszenia jutro na FixParkiet. Pamiętajcie, FixParkiet.pl. Codziennie tam jesteśmy, dyskutujemy o rynku, pomagamy sobie, wrzucamy okazje. Także jesteśmy w kontakcie. Heja, cześć.